Astronauta? Não, cacado! Tirar as bandas pra dentro de baixo. Olha, você vai se filmar. Vou dar uma baile. Me dá, não, gente. Я вот с вами одно, а друга зараз выходит с другой стороны. Так, я попортил приду. Ну, Люш, Люш, заставьте. Заставьте, Маня. Заставьте, Маня, спокойно. Попортил. А она на ней тоже сара? Да, попробуем, только же попробуем этели. Так же, она на ней, а как все будет, если не попробуем, а не попробуем. Не трябва просто шутка учесть. А, ну, да. Wiesz, aby ciężka po powodu, że mogłaby się dla nich źle skończyć, bo byłaby to wolno ucieczką. No bywa, niestety, bywa. No, już zabieram. Gagatka, chodź tu. Chodzi tylko. No, o, przyszedł ten, który lubi mój kołnierzyk. Bardzo dzisiaj na tą kulę. Strasznie. No, już trzymać z góry. Jeśli się nie trafisz, nie próbuje się nic zrobić z siebie, to one też uciekać mogą delikatnie, ewentualnie. To nie jest, one same z siebie nie atakują, tak? Bo my nie są zwierzęta atakowe, które czują agresję jakby niczym nie wywołano. Nie wywołano. To nie są zwierzęta, które same z siebie atakują, nie handlują, to nie są drapieżniki. Jedyna sytuacja, gdzie one mogłyby rzeczywiście zrobić krzywdę, to jest wtedy, kiedy się u nich spowoduje poczucie zagrożenia, tak? Czyli... No właśnie, tak jak się spodziewałam, jest tu się Carmen i Kaczaj przy drzwiach. Tak, szybko. Nie wpuści nikogo. A że już czeka. Ale bydla wielkie. Jakie wiesz, ja nie mogę. Klamka otwiera. No to tak chyba nie będzie mi jadła kołnierzyka chyba. Ta ci zje całą głowę. Chodź. Wchodzący po ziemi. O, zdarza się, że te mniejsze też sobie. O, już Kasper przyleciał przecież. Zdarza się, że te mniejsze też sobie. Zdarza się, że te mniejsze też jak najbardziej spacerują. Bo czemu by nie? No, ta się mierzy do lotu, to źle. Orzeszka sobie zobacz, jak trzyma w rączce. W rączce sobie trzyma orzeszka i ciupcia. Pan idzie? No, ale muszę być tu, Carmen. Jesteś ciężka, ty myślisz, że ja cię tak nie mam. Ona na razie tak by chciała. No, ja się domyślam, że ona by chciała, ale to też jest taka. Na ramienia nie siadają, gdy dużo. Bardzo sporadycznie zdarza mi się podfrunąć, ale ja je wtedy zdejmuję. Żeby ich za bardzo do tego razie, nie no. przyzwyczajać. Bo tak jak mówię, ona po pierwsze swoje właśnie. No jak w ucho ugryzie, to już nie jest przyjemne. Zrób mi zdjęcie. A to po pierwsze, a po drugie, ona jest naprawdę ciężka. Jeśli by usiadła na dorosłej osobie, no to taka osoba ją przede wszystkim udźwignie.
A po drugie jest dużo mniejsza. Odwróć się do światła. Natomiast jeśli dusza to w tej chwili widzę. Natomiast jeśli by usiadła na dziecku, no to albo przede wszystkim dziecko mogłoby się naprawdę mocno wystraszyć, panikować. I na pewno robić wszystkie te rzeczy, które robić nie wolno, czyli na przykład krzyczeć, machać rękami, próbować ją z siebie strzepnąć, podkładać jej w ręce. Albo ona by mogła takie dziecko na przykład przewrócić, jeśli na pewnym będzie wyleciała i gdzieś tam od tyłu usiadła na ramieniu. Stand-up. To mogłaby całkiem mocno wystraszyć, ale to byśmy chcieli uniknąć. Dlatego im nie wolno tak sobie swobodnie przysiadać. Ale muszą być oddzielone na dole. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że tutaj jednak te zasady zachowania są naprawdę bardzo ważne. Jeśli na dole ktoś będzie biegał, hałasował, często gęsto jest to bardziej kwestia komfortu i naszego upapu niż bezpieczeństwa, natomiast tutaj to jest już naprawdę kluczowa sprawa, żeby zachowywać się odpowiednio, bo jeśli je zdenerwujemy, to... No tutaj jest czego się bać. Tak, mógłby się po prostu zbyt dłużej nie skończyć, jeśli no będziemy sobie z nimi pozwalać na nieodpowiednią dolę. A na dole po prostu nawet jeśli ktoś tam przebiegnie kawałek albo głośniej się odezwie, no to tak naprawdę nie stanie. A trzecia kwestia jest taka, że tych trzech dużych się nie kaje. Te małe, takie jak tutaj się. Więc w wypadku tych dwóch poznajemy je po prostu po zachowaniu. Jak przychodzi się poprzytulać, to wiadomo, że jest to kaje. No tak, i to chyba nikt w domu nie trzyma. Oj! Senatku też nie zniechęca ludzi, którzy są na przykład narwani, a niekoniecznie przygotowani odpowiednio. To już nie jest tak, że pójdziemy sobie do sklepu zoologicznego. No tutaj niestety jak już trzeba za taką usługę zapłacić na przykład 20 tysięcy, to przygotowujemy naprawdę solidnie, zanim to jeszcze... Natomiast tak czy siak, no jednak swoją siłę mają, więc wyobrażam sobie, że nawet do pęknięcia kości byłyby w stanie bez problemu tak mocno dziobnąć. Także przywiezienie takiej papugi złapanej na dziko to jest wyrok na nasze palce, uszy, być może nos, być może kości gdzieś tutaj, te, które ona byłaby w stanie nie objąć. Więc nie ma sensu, tak? Po co nam taki zwierzak, który nas mocno atakuje i jeszcze jest nam w stanie zrobić taką krzywdę. Jedynym wyjściem jest hodowla, oswajane od praktycznie swoich pierwszych dni. Jak one wyglądają? Wszystkie te największe? No pokaż. Pokaż. Dam porzeczka. Pokaż chwilę. Dostanie porzeczka. Ale... O, pięknie. To zresztą widać, ma ogromną potrzebę niszczenia. Nie latają dużo. Jeśli się przemieszczają, to tak jak nie dzioba, ale potrzebują dużo, dużo niszczyć. Dłubać dziobem, rozgryzać, rozwalać. Czy Marta umie? Musi mieć taką... Oj, nie wyobrażam sobie, jaka ta klaska musiałaby być duża. To już jest bez sensu moim zdaniem. Chyba 6 lat. W tej chwili jest minimalnie większy niż Carmen, jakby na długość ciała. Na długość ciała mierząc ogonem jest minimalnie od niej większy, bo jest po prostu starszy. Carmen ma 3 lata i ona jeszcze troszkę urośnie. Natomiast generalnie gatunek Arabii tak, no taka klatka musiałaby być nie tylko na ponad 2 metry szeroka, ale też jakby na tyle głęboka, żeby ona była w stanie z nim spokojnie skrzydłami bujać. Po prostu znajdą sposób, żeby rozwiąć... One są tak ciekawe, nie są tak, nie? Carmen jednego dnia oparła się na śrubę. Śrubę, która miała coś odcinać, była złożona niż moje palce. Złapać ją w dnia, dobry uścisk. I po prostu szarpała, szarpała i wieszała się na tej śrubie, dopóki jej po prostu nie wychratała ze ścieżka, ze ścieżka. Ale on teraz by to powiedzieć, że to trzeba skubać. One robią. Ale ty też dostanie.
ją nauczymy grzecznego noszenia okrzętów, to wtedy jak najbardziej możemy z nią wyjść. Chodź, Karmel. Zobacz, jakie zazdrośnie. Chodź. Tam idzie za nią. Ja od spodu teraz idzie, żeby go nie wiedziała. Chodź. Chodź, Karmel. Tak, już się będzie. To ona się widziała tutaj na tej bramie. Nie, będziesz się nie do końca przyzwyczajona. I one tak przez cały dzień, przez całą noc tak bawią się? Tak. To znaczy, to one śpią. Ile śpią? Praktycznie całą noc. Od momentu, kiedy się zrobi ciemno, kiedy zrobi się w trakcie dnia oczywiście, jeśli mają na to ochotę, to też sobie robią drzemki takie, siedzące na linie. Co ty mówisz? Nikogo na ziemi. Nie ma ludzi na ziemi. Jeszcze nie ma. Tam są. Z ziemi. I jeszcze raz. To też jest jeden na górze? Jak? Wszystkie tutaj? Nie, w życiu. Ale to też jest taka duża, nie? Tak. Natomiast ona już nie urośnie. To jest już maksimum. Jeśli chodzi o jej możliwości. A tamte urosną? Wiktoria i Carmen, tak. Kuba już raczej nie. Te mniejsze... Te mniejsze gatunki, te, które tam tak obniżały. Wiemy, która płeć ma jaki kolor. To po pierwsze, że oka widzimy. Od razu możemy to rozpoznać. Nie, no a i to ostatnie piórko. Ono nie jest dla tego. Ono nie jest dla siebie. Tak. Co cię tak na straszy u mnie się boisz? Co cię tak na straszy u mnie? Było mi 4 dni temu. To nie ślepy, bo bez problemu. Ewidentnie coś go musiało. Tam. Nie, tam nie ma. Tam nie ma chyba, nie? Osobno jakichś tam ptaków. Nie, nie. Codziennie jemy jamy na Wlazło mnie. Tak, wydaje się, że to jest się dobra. Udawa się wydaje, że jest bardzo dzika. Prawdopodobnie, uwaga, bo widać, że z innymi ptakami dogaduje się z tym. Widać, że z innymi ptakami dogaduje się z tym. W ogóle się nie boi. Natomiast nie ma najmniejszych chęci nawiązywania. Prawdopodobnie jako pisk była trzymana w stadzie, pod jeżdżą i papugami i po prostu się
przyzwyczaiła, znaje, ale nie była oswajona z człowiekiem, więc teraz nie dąży do kontaktu. Chociaż tak widać, że się trochę oswaja, bo na początku przychodzi, nie chce jej z ręki, ale też nie ucieka. Nie wiem, jakoś no, tak. Nie ma to 55. No, idziemy. Takie są też oswojone te szare, te co do... O, a tu zabawa jest.